W trzecioligowych derbach naszego regionu rezerwy Legii Warszawa podejmowały na stadionie w Ząbkach świt Nowy Dwór Mazowiecki. Pierwsza połowa zakończyła się prowadzeniem gości. Wszystko zaczęło się od zagrania ręką w swoim polu karnym kapitana warszawskiego zespołu Radosława Pruchnika. Wprawdzie karny to nie zawsze gol, ale w tym wypadku tak nie było, bo jedenastkę wykorzystał Rafał Maciejewski. Na początku drugiej części meczu legioniści wyrównali po bramce Mikołaja Neumana. Więcej bramek w tym spotkaniu już nie padło, chociaż okazje na to były. Legia druga Warszawa, świt Nowy Dwór Mazowiecki, 1-1. Dwie drużyny chciały wygrać, dwie drużyny chciały grać w piłkę i mamy dwóch rannych, a nie jednego zabitego i jednego wygranego, bo wydaje mi się, że ten Brzozowski też nie jest zadowolony po tym spotkaniu, że musiał się podzielić punktami. Jesteśmy bardzo niezadowoleni po tym meczu, jeśli chodzi o wynik, bo chcieliśmy to wygrać i gdzieś tam w górze tabeli się ulokować dobrze, ale trzeba się skupić na pracy. W następnej kolejce świt Nowy Dwór Mazowiecki zagra w Morągu z Huraganem, a rezerwy Legii Warszawa czeka wyjazdowe spotkanie z Pelikanem Łowicz.